Koci, koci, łapci, pojadzi do babci. No strzelaj, 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 strzelaj. Co ty? Łaskocze mnie. Dziękujemy Bogu, kochanej mamusi. Uchowała się córeczkę i wraz sama robić musi. O, grubo! Tyście Polaczek i Ameryka Południowa, tysiące kilometrów od domu, wieś, początek brazylijskiej zimy, drzewa uginają się pod ciężarem pomarańczy. Z latynoskiego snu wyrywa ci nagle napis serdecznie witamy. Dowiadujesz się, że wszyscy wokół ciebie, choć urodzili się w Brazylii, to od pokoleń mówią w języku polskim. Na autobusach i butelkach wódki lśni biało-czerwony orzeł. Nie możesz w to wszystko uwierzyć, a to dopiero początek. Stawiasz swoje pierwsze kroki w Aurii. W Brazylii żyje od 2 do 3 milionów ludzi o pochodzeniu polskim. Spora część z nich przybyła do Ameryki Łacińskiej ponad 100 lat temu, zasiedlając głównie południe kraju. Po dziś dzień można tu natknąć się na skupiska potomków emigrantów z Atlantyku, tworzących drobne wspólnoty wiejskie. Jedną z nich jest Auria. To swoisty skansen dawnej Europy Wschodniej, miejsce, które zatrzymało się w czasie. Ludzie wciąż posługują się tutaj archaiczną, XIX-wieczną polszczyzną. Trafiając na równiny prowincji Rio Grande do Sul, czuliśmy wielkie podekscytowanie. Przez pierwsze kilkanaście minut błądziliśmy po miasteczku, układając sobie w głowie plan działania, gdy nagle pojawił się ten pan. Co? Tutaj dziecka mnie rzucisz, albo ficniesz, to jeden Polak się podniesie, tak? Tutaj je Polaków, czy człowieku, do końca i do rozpoczynia. No to przepraszamy. Przepraszamy, może to być w domu u nas tam, czy nie? I Maj, Szklarczyk, a ci 90 i trochę od 100 są Polacy. Nie wiedzą, w Polsce nie wiedzą, że taka Polska jest. Tutaj my się nazywamy, że jesteśmy kapitał Polski z Brazylii. Polacy z Polski przyjechali. Dzień dobry. Dzień dobry, ale dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry, no to musimy się wrócić. Nie, nie, możecie se chodzić. My tylko tak miasto patrzymy. A pani w domu po polsku czy po portugalsku? Po polsku. Wszystko po polsku. Zdrowa się ma. Ojczyna, zdrowa, świeże w moje ojce, to nie, nie zapomniałam. A, tu jakiś bar wakloński? Bar chiński. Polski bar? Dzień dobry, dzień dobry. A tu się mówi dobry wieczór kiedy? Jak jest jasno jeszcze? A, z Polski! Tak, tak, tak. Dobry wieczór, pan daje tardę. 100 lat w tył, dziadki moje. Mojej mamy i mojego ojca. Z Polski. Nie rozumiem. Ten jest Polski, ja. Z Polski przyjechał. Pani, nie widzisz, ile 20, bo 30, bo 40 lat będziemy żyć i będziemy śpiewać i będziemy... A, głupoty nie gadać. Dla tamtej dziwnie się śnieżyja i mieszka kościół. Wysysca później kościół i muszę w Krym rozkładać, bo ludzie idą na msze i już się zbieram te... co tak się śpi i statki. Lata tej dziwnie się śnie, lata już. One są... ojciec i matka tej dziwki, tak? Co, Bukowska. A pan w domu mówi po brazylijsku, czy po... Po rozumiecie, po polsku, po brazylijsku. Jak się... Czyli miesza się to. Jak się da. A czy ten profesor z Polski, co przyjechał? Zbeształ państwa, że się nie klaska przy 100 lat? Nie. 100 lat. Nie, on gada, że się nie klaska. Że to takie ładne jest te śpiewanie w 100 lat, że to nie chce klaskać, bo my klaskamy, to my popsujemy. Poznajemy sposób na spędzanie wolnego czasu w Aurii i uczymy się grać w bule. Czyli musisz teraz rzucić i żeby jak najbliżej dotarło do tamtej szarej. Rynkę także tam. Tu miało dotrzeć, poleciało tam. Ta tutaj jest najlepiej, bo jest najbliżej. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry, miło mi poznać, Borys. Boris. Tak. Ulody, ile kosztują ulody w Polsce? No zależy jakie. Najtańsze miejsce na zakupy w Polsce to Biedronka. Biedronce? Tak. Oj, to do Biedronka, supermerkady Biedronka. Jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. A ja się chciałem zapytać, ile osób tu ma paszporty polskie też? Chyba nikt.
Nikt nie ma? Tylko brazylijski. Chyba nikt. A. Tak, bo to są urodzeni, czy to tu. Pierwsza Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na łapsa psiemu zwierzęła, szablą odbierzemy. Moja córka, ale nie bójcie się. Nie ma problemu, nie ma problemu. Ale ja mam poli. Garaż Arlinda. Nie ma chyba lepszego miejsca na świecie, żeby tak beztrosko rozgrymasić się w fotelu. Obecność stołu i krzeseł nadaje temu pomieszczeniu bardziej charakter salonu, miejsca spotkań. Arlindo czuje się zobowiązany zostać nie tylko naszym gospodarzem, ale również przewodnikiem po tym tajemniczym świecie brazylijskiej Polski. A to pan się już urodził tutaj, tak? Ja się urodziłem tu. Ale tutaj jeszcze... A mama też tu, też tu. Aha. Tutaj starodawna Polska jest. Tutaj wyposuszyta słowy. Słowy, no właśnie słownictwo. Jak że może tam wy nie gadata, więc tak. Ja się nauczyłem się gadać i to od mojego ojca i od mojej mamy. To w domu się ja nigdy nie czytałem żadnej książki i nigdy się nie uczyłem. 40. Nie. Szur to człowiek? Szur. To tego słowa nie znam. Szur. To jest chłop. Żowin. Młodziaki. A, młodziak, szury, tak? Toaleta, łazienka. Muszę skoczyć. Łazienka, toaleta. Toalety? Bania. Jak się mówi? Bania. Bania, a to tutaj. A jak się mówi teraz po staropolsku? Nie, jaki bardzo nasz nazwa. Nie, ja wiem, jak to się nazywa. Jak się to nazywa? Po staropolsku. A. Łaźnia. Łaźnia. Nie, ja zapomniałem. Każdej niedzieli Polacy się zjeżdżają do takiej miejscówki tutaj i robią wielkiego grilla. Dzień dobry. Polaczyna. Miło poznać, dzień dobry. Dobry. W sumie to jedzenie dopiero się zaczyna. Ja, w takich w Polsce to nie ma. Nie ma to. Niesamowite, to jest olbrzymie. Dobry. Dzień dobry, miło mi poznać. Będzie muzyka dzisiaj? Będzie. I będą hulańce, tańce? Będzie też. Ty zobaczcie to, co tutaj je dobrego wam. Po maluszku na powitanie. Jest taka tutaj impreza, ale do ochrony stoją panowie policjanci. Pan mówi po polsku? Troszeczkę. Tak? Rozumiem. Bo widzę, że taka uroczystość, wszyscy sobie jedzą, ale jednak stoi tutaj policja, broń, jak na wojnę prawie. Ale nieraz tutaj się wojna podnosi, to nie muszę. Jak najwięcej się podpiją, to może nieraz szumią w głowie. A dla pana to chyba najlepsza uciecha to hulać, tańczyć. Hulać, nie! Potancować, nie! Nadchodzi sroga brazylijska zima. To nie wiem. Ale gadasz po polsku, nie. Czy nie? No trochę mówię po polsku. Trochę. Coś mówię. Ona cię nauczy. Ona mnie... To słuchaj, ona cię sprzeda za kilo śmalców. Kotek na płotek i mruga. Jak księżyc posmakuje tego delikatnego posmaku Polski. O, to barszcz wódki, tak? O nie, nie. Nie, to... No, ale niczego nie. Ten barszcz z wódką posmakuje dobrze? Dobrze. Brudo! Galicja! Czy to liche jest? Teraz. Nie jest takie liche. Dobre! Wysłane jest Barsz. Wódka. Barsz z gała, drugi, ale smak dobre. No. Dobre. Na zdrowie. Na barsz. Pijemy wino z wosku. I co? Jak? Ja nie jestem w stanie zapisać tego smaku. Taki? Sprzedał ojciec, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa. Kawa musi być. Kawa, co za drodze kawa. Czas do spania. Jestem naprawdę zmęczony. Próbowaliśmy załapać wspólny kontakt na płaszczyźnie muzycznej. I kminiliśmy, jakie hity puścić tutaj naszej ekipie i tak myśleliśmy, no patrzymy na nich w wieku naszych rodziców, to myślimy na to hity,
z lat 80., ale w tym momencie sobie uświadamiasz, że oni tutaj przecież są, ich pradziadkowie przyjechali do Brazylii po powstaniu styczniowym, więc to są ostatnie czasy, kiedy kojarzą Polskę. W ogóle dzisiaj jest niedziela i piliśmy, oni jeszcze chcieli więcej pić i argument ich był, przecież jutro jest poniedziałek. Uwaga, dzisiejszy dzień zaczynamy w dresach. Ubraliśmy dresy, ponieważ jedziemy na brazylijskie ryby. Z Paskitrzy, mój Robal. Proszę Robaku, zapraszam tu, zapraszam. Uwaga, pokaz mody teraz. No zapraszam, zapraszam. To jest właśnie tutaj dresik. No, no, no. O, nieźle, nieźle. Już w samochodzie się zaczyna imprezka. O! No losie cię. Jakie piękne, wielkie te krowy. Ale się te krowy najmniej z rana one dadzą 15-20 litrów. Dupy żyga. O, popatrz, w kapeluszku. Nie zrobić. Może trzymać kapelusz, matko. Dzień dobry, dzień dobry. Matko. To ten jest Borys. Borys, to Borys. To jest Andreska, tak? Ja? Andreska. Aleksandra. Może powiecie, że ja dla was? Ale to dla psów, no nie. Jak raz miałam jeść do świniów. Ale to za niedługo, nie jeszcze mamy czas, bo noc jeszcze daleko. No ale mówię, że nie przejadę. Ale! A możemy pójść do świniów? Ja bym chętnie zobaczył. Tylko poczekajmy trochę. Powoli, powoli. Ale ja to nie umiem pomalu. Jestem właśnie w chlewie. To, co jest za mną, to są brazylijskie świnie. W Brazylii świnie jedzą skórki od bananów. No, chodźcie, świnie. Brazylijski maniak dla młodych prosiaków. Ale się rzucają o to, zabijają się o to przecież. No bo ty świnie. Że za roczek, że za dwa miał do mnie powrócić. Półroczko zeszło, przechodzi pismo. Luba czytała, że mnie płaka, bo pismo poznawała. Napisał i na papierze nie, że się ożenił w ludzkiej krainie. Ona mu odpisała na papireczku: pocałuj mnie gdzieś, kochaneczku. Dobra. Tu się łowi ryby w tym stawie, tak? Ja ci nie dobrze zrozumiałem. Ryby tutaj są. Są ryby. A, no. Łowić ryby. Ja chowam tutaj, chowam. Łowić ryby? Może łapać, tutaj się mówi łapać. Łowić ja nigdy nie słyszałem. No to w Polsce się mówi łowić ryby. Spotkanie z drzewami Araucanii. Legenda mówi, że pierwsi Polacy, jacy znaleźli się na rozległych równinach południowej Brazylii, cierpieli straszny głód. Wszystko porastała gęsta dżungla, a wokół czyhało mnóstwo niebezpiecznych zwierząt. Wybawieniem okazały się pinie, sycące owoce Araucanii. Do dziś mieszkańcy Aurii darzą je wyjątkowym sentymentem. Podgrzewane na piecu są doskonałym dopełnieniem wieczornego spotkania z rodziną czy przyjaciółmi. Jedynym problemem pozostaje ich pozyskanie poza sezonem. Nie sposób bowiem wdrapać się na kilkunastometrowe drzewa i czasem owoce trzeba po prostu zestrzelić. O, ale ładnie. Spadły kasztany, wow! No to. Aha, widzisz? No. Do wieczora my się nauczymy. To jest cała bomba i w tym są poszczególne te pinie. My jesteśmy. Okej. No dobrze, no to co? O, moje kochane. I ryby przypłyną teraz, żeby jeść, tak? Zarzucamy wędkę. Proszę pokazać, jak wygląda tutejsza wędka. Aha, i nie jest to do niczego przywiązane. Po prostu linka i tyle. Ja przechyla łebek tak na bok, że nie rozumiem, skąd ja znam jej język. Żmije, tutaj się żmije nazywają. A. Są, je dużo. Tak? Mhm.
Ale one gryzą, czy nie? Gryzą. I gdzie ja gryzą, to trudne. Tu też tak nie ma, nie? Ale bardziej więcej do góry tam duże są. Takie ziboje i duże. To człowieka łykną. Kilka kilometrów dalej od mamy Arlindo mieszka jedna z najbardziej znaczących postaci we wspólnocie polskiej. Pan Otavio, lokalny producent wódki z trzciny cukrowej. Odgrywa on niebywałą rolę w życiu całej społeczności. Słyszeliśmy, że kandydaci na burmistrza Aurii właśnie o jego względy zabiegają najbardziej. Co? Tego nie. Polak gdzie? Polak przez wódki nie będzie, że on ma diantę. A, czyli tu jest diabeł pogrzebany. Tu się wódkę robi, tak? To wódka jest dobra, bo muzyka jest. To jest co cukieruna ma. I z tego się robi wódkę, trzcina cukrowa. Ona się puści tutaj, nie? Ona wydusi tę wodę, nie? Aha. I z tej wody to da cukier robić, meladę da robić i wódkę. No, Ola teraz przyczyni się do produkcji wódki z trzciny cukrowej. Kania da cukier. No, miażdżymy. Na solidnie. Musi być z tego mocny alkohol, żeby starczyło dla całej kilku tysięcy wsi. Z strony wylatuje właśnie ten płyn, czyli to, co jest najważniejsze. Ale teraz co się teraz jest ta woda i co się teraz z tym robi? Jak chcicie cukier, to trzeba w tasiu nalać ognia, rozpalić i wygotować. Aha. A wódkę, żeby mieć? A wódkę to musicie do fermentu i z tego fermentu później tam wódka idzie. Będzie pięknie. O, tu kujda lakio. Na butelkach jest orzełek biało-czerwony. A tutaj w ogóle jest znana polityka polska? Nie wiedzą na przykład panowie, kto jest premierem albo prezydentem Polski? Nie, nie wiem. A pan był w Polsce czy nigdy? Nie. Jeszcze nie. Nigdy, ale Lindo mówił, że on pojadzie i my razem będziemy jechać. A, czyli pana tata przyjechał z Polski żaglowcem? Jo, Iż ile miesięcy płynął z Polski do Brazylii? 6 miesięcy. On się narodził na Ukraińcie. A moje ojciec trzciński. Trzciński? A, to dlatego teraz ta trzcina cukrowa tutaj. No bo trzcina to znaczy kania do cukier. Dobrze jest być kąpanym w gorącej wodzie, człowiek jest wtedy czysty. Z którego roku? 1819. Ale to ktoś chyba datował. To już teraz widać, że to jest bardzo stare. Strony są całe postrzępione. Czekaj, obrazki są tak przy każdym? Dobrze, miesiące w Polsce, styczeń, lato w Paranie. Zafascynowani historiami Otavia przeglądamy stare książki, drukowane w Brazylii podręczniki do nauki polskiego sprzed 80 lat, czy pamiętniki pierwszych osadników to chyba największe skarby, jakie skrywa Auria. Gdzieś na tych porwanych, zakurzonych kartach maszynopisów rysuje się obraz wschodnioeuropejskiego imigranta z końca XIX wieku. Człowieka, który opuszczając swój kraj często nie miał pojęcia, gdzie jedzie. Wsiadając na statek wiedział tylko jedno – Ameryka. Nowy świat. Dziś po tylu latach jego wnukowie wciąż podtrzymują tradycje przywiezione kiedyś zza Atlantyku. Organizowane są tańce ludowe, uroczystości Bożego Narodzenia i Wielkanocy w strojach ludowych, a nawet dyskoteki w biało-czerwonych barwach. Najciekawsza wydała nam się jednak tak zwana Fiesta de Czarnina, podczas której wszyscy mieszkańcy Aurii raczą się tradycyjną zupą z krwi kaczki. Arlindo i Otavio, widząc nasze zainteresowanie tym tematem, postanawiają ostatniego dnia naszego pobytu przygotować właśnie tę potrawę. No zdrowie, wow. Świetnie. Zupa z krwi kaczki. Próbujemy po raz pierwszy. Z Polski przyjechali i w Aury się dobili. Pierwszy raz jeść czarninę. Wie pan, że w Polsce słowo na przykład r**ać się albo dzika to są bardzo złe słowa. Jak pan powie w Polsce, że r**ie się dziko, to nie da się nic gorszego powiedzieć. Trzeba uważać, jak pan do Polski przyjedzie. Ale no to tak. I
my robimy to, bo nasze, nasza siła. Siła z Polski, wasze, prawda? A ja mam takie pytanie do wszystkich. Dziękujemy. Bo wszyscy tu mówią po polsku, mają pochodzenie z Polski. Ile osób tutaj było już w Polsce? Tutaj nie jeszcze. Nikt jeszcze nie był w Polsce. Wszyscy mówią po polsku, ale niesamowite to jest. Ja wczoraj grałem 66, a dzisiaj nie mam co jeść. Ja wczoraj grałem 66, a dzisiaj nie mam co jeść. No to na zdrowie! Zdrowie! Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starsi czy młodsi, co do roboty chodzi? Starsi czy młodsi! Pod koniec naszego przyjęcia pożegnalnego dzieje się coś dziwnego. Otavio chwyta nagle Olę za kark i przez następne kilka minut z jego ust płynie liryczny monolog. To takie barwne, poruszające do widzenia. Otavio jest prawdziwie wzruszony. Żałuje, że nie mógł przywitać nas chlebem i solą i prosi, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym kawałku Polski rzuconej za Atlantyk. Cześć, ja bym chciał patrzeć w twoje ojce. Łocze. Patrzeć się. Tak samo jak ja, żem patrzył w oczy mojego ojca. Ale byś musiał tak patrzeć w moje ojca. Dziękujemy. Tereskę, słuchamy Tereski. Gdzie jest Tereska? Gdzie jest Tereska?